Jesteśmy w środku BMW 750i i chciałem Wam trochę opowiedzieć o tym, jak wygląda tutaj interfejs użytkownika. Przede wszystkim, jak widzicie, to czego się ludzie obawiają, czyli brak przycisków i jedynie ekran dotykowy, to na szczęście tak nie jest. Do każdej funkcji, która jest dostępna również z poziomu komputera i ekranu dotykowego, a przynajmniej do tych najważniejszych, mamy wszędzie tutaj przyciski. Niektóre przyciski są co prawda dotykowe, jak na przykład tutaj zwiększanie temperatury czy zmniejszanie temperatury, ale nadal one są wszystkie w formie przycisków. Tutaj jest na przykład fajna funkcja, za pomocą której możemy włączyć wszystkie systemy bezpieczeństwa w samochodzie, naciskając jeden guzik, a naciskając go ponownie możemy zaprogramowane wcześniej nasze indywidualne ustawienia wywołać. Także na przykład ja pierwsze co to bym wyłączył, wspomaganie hamowania w zakrętach. Nie do końca byłem szczęśliwy z tego powodu, że samochód nawet przy wolnej prędkości mi pomagał, więc bym sobie to wyłączył. Także wszystkie najważniejsze rzeczy są nadal na przyciskach, jest to wygodnie, wszystko jest w miarę pod ręką. Jeśli chodzi o stylistykę, musicie ocenić sami. Ja do tej części miałbym parę zarzutów, do tej części samochodu. Jakoś nie jeździłem nigdy BMW, wiem, że to jest taka ich stylistyka. Mi to się trochę średnio podoba. Natomiast cały urok tego samochodu to są jego podzespoły i technologie, w które jest wyposażony. No i tutaj zobaczmy, jak bogaty mamy same ustawienia samochodu. Od tego, co pokazywaliśmy już wcześniej, czyli oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, gdzie możemy sobie zmieniać kolory podświetlenia, jasność podświetlenia, poprzez oświetlenie zewnętrzne, gdzie znowu możemy sobie decydować o tym, czy na przykład klamki będą podświetlone, czy mamy dywan świetlny, czyli taki element, w którym jak otwieramy samochód, to spod drzwi wydobywa się światło, które oświetla nam drogę. Od takich podstaw, poprzez oprogramowanie funkcji kluczyka, inteligencja samochodu. Tu jest bardzo fajna rzecz, bo wielu ludzi narzeka na to, że te samochody są za inteligentne i w związku z tym za bardzo nam pomagają. I tutaj, jak się okazuje, to pomaganie można sobie ustawić. To znaczy, na przykład tutaj, integracja w kierowanie, zmiana pasa ruchu. Czy system ma nam tutaj reagować, kiedy będziemy chcieli zmienić pas ruchu bez kierunkowskazów i nas jakby od tego powstrzymywać? Możemy sobie ustawić, że to jest wcześnie, późno lub w ogóle jest wyłączone. Także nie ma się co obawiać, że tutaj ten samochód za nas będzie jechał. Kolizja boczna na przykład. Tutaj możemy sobie również zdecydować sami, czy chcemy być informowani o tym i czy ten system ma działać, czy ma nie działać. Pełna właściwie konfiguracja. Jak widzieliście, też można wszystkie systemy wyłączyć. Wibrowanie kierownicy mamy, czyli możemy sobie tutaj ustalić różny poziom wibrowania kierownicy przy różnych sytuacjach. Oczywiście, tak jak wszędzie, możemy sobie we wszystkich samochodach, znaczy we wszystkich, w tych bardziej nowocześniejszych, droższych, możemy sobie ustawić limity prędkości, asystent uwagi mamy, czyli samochód podpowiada nam, czy już należy nam się przerwa na kawę od jazdy, ponieważ jesteśmy drugo w trasie, czy nie. Co jeszcze z ciekawych rzeczy? Parkowanie. To jest to, co testowaliśmy. Ustawienia dotyczące systemów wspomagających parkowanie. Jak widzimy, również pełna możliwość konfiguracji. Hamowanie awaryjne. To też testowaliśmy w sytuacjach przy jeździe do tyłu. Automatyczna aktywacja. Automatycznie wyświetlany jest ekran parkowania w momencie zbliżania się do przeszkody. To jest też fajne, bo system dostosowuje się do tego, co w danej chwili robimy. Przełącznik trybu jazdy. Możemy sobie te tryby, o których wcześniej mówiłem, jak Sport i Eco, dodatkowo skonfigurować. Amortyzatory. Czyli na przykład tutaj mamy ustawione, że w trybie sport, o ile się nie mylę, tak, nadal amortyzatory działają w trybie komfortowym, ale układ kierowniczy i silnik działa w trybie sportowym, a skrzynia biegów w trybie komfortowym. To, co też, o czym też wspominałem, fotel kierowcy, fotel pasażera, zapisujemy sobie ustawienia. Fotele kierowców chyba, z tego co wiem, się orientuję, tak, są tylko z tymi systemami masażu. I zobaczcie, co tu się dzieje. Mobilizacja tułowia, mobilizacja całego ciała, masaż pleców, masaż ramion.
Masaż lędźwi. Trening tułowia. Trening całego ciała. No po prostu zamiast chodzić do spa, możemy sobie wsiąść do BMW i on nam wszystko tutaj wymasuje. Bez podtekstów. Klimatyzacja, lokalizacja, GPS. Kolejna rzecz, o której tutaj nie mówiliśmy, to jest jeszcze bardzo dobry system Bowers Wilkins, tak? Jeśli chodzi o nagłośnienie. Możemy naprawdę sobie tutaj wszystko skonfigurować. I ta muzyka jest naprawdę dobra. Jak widzicie, samych ustawień samochodu jest tutaj bardzo dużo. Mamy tutaj na przykład profile kierowców, status pojazdu. Możemy tutaj poznać sobie trochę więcej technologii. Na przykład jest analizowany styl jazdy, wskaźniki sportowe i tak dalej. To, co jest rzeczą bardzo fajną, na co warto zwrócić uwagę, to jest instrukcja obsługi, która jest w formie interaktywnych poradników zamiast takiej książki, którą kiedyś się dostawało do samochodu. Kiedyś. Ja 2 lata temu kupowałem samochód, również dostałem mega książeczkę. A tutaj jest instrukcja obsługi razem z, może pokażemy jakiś tutaj, razem z filmami pokazowymi. Pakiet bezpieczeństwa Active Protection optymalizuje zapobiegawczą ochronę pasażerów i zapewnia w ten sposób jeszcze większe bezpieczeństwo. Aktywuj regulację prędkości, to było za tak? Pomocą tego systemu można ustawić wybraną prędkość, którą samochód będzie utrzymywać podczas swobodnej jazdy. W określonym zakresie system automatycznie dostosowuje prędkość do pojazdu poprzedzającego, jadącego z mniejszą prędkością. Można też zmieniać odległość, jaka ma być zachowana między pojazdami. Aby utrzymać tę odległość, system automatycznie redukuje gaz i ewentualnie lekko hamuje. W razie potrzeby, w określonych warunkach, zatrzyma samochód. I to jest o tyle fajne. Testowaliśmy tą funkcję podczas jazdy na drodze szybkiego ruchu i faktycznie działa to fajnie. To nie jest tak jak w przypadku Tesli, że możemy całkowicie kierownicę puścić, bo system wymaga, żebyśmy mieli ręce na kierownicy, natomiast sam faktycznie dostosowuje prędkość. Jeżeli samochód, za którym podążaliśmy, zjeżdża z pasa ruchu naszego, to łapie następny samochód na naszym pasie ruchu, nawet potrafi przyspieszyć, żeby go dogonić, po czym jak już go dogonimy, w odpowiedniej bezpiecznej odległości utrzymuje się i sam fajnie za nim podąża. Bardzo, bardzo przyjemna funkcja. Oczywiście ręce trzeba mieć cały czas na kierownicy. Kolejną ciekawą rzeczą w BMW jest, właściwie tutaj to jest tylko menu status pojazdu, ale to jest cały system, w który bada stan samochodu i jeżeli coś jest nie tak, na przykład kończą nam się klocki hamulcowe albo nasz olej wymaga wymiany, wysyła wtedy komunikat do serwisu o tym, że nasz samochód zgłasza zużyte klocki hamulcowe, olej czy jakikolwiek inny problem i to serwis kontaktuje się z nami, żeby nas o tym poinformować i powiedzieć, jakie są wymagane prace przy naszym samochodzie. Tutaj jak widzimy mamy taki menu ze statusem samochodu, w którym na przykład możemy sobie zmierzyć poziom naszego oleju i tu właśnie system samochód wykonuje pomiar. Możemy sprawdzić inne kontrolki i mamy informację, że mało płyną ze spryskiwaczy. Mamy tutaj wymogi serwisowe, olej silnikowy, kontrola pojazdu, badanie emisji spalin, płyn hamulcowy. Na razie wszystko mamy OK. Jeżeli byśmy chcieli, to możemy tutaj uruchomić zgłoszenie teleserwisu. Widzimy, ostatni raport teleserwis został wykonany 7 lipca, czyli całkiem niedawno. Kolejna rzecz w BMW to jest zestaw kamer, które pozwalają nam obserwować otoczenie właściwie z każdego miejsca. Jak widzimy, mamy tutaj kamerki boczne, kamerkę przednią, która pozwala nam później przełączać się na kamery boczne, obserwując jakby nasz samochód nałożony w takiej rozszerzonej rzeczywistości na miejsce, w którym jesteśmy. Te kamery pomagają również w parkowaniu. Mieliśmy tutaj widok, zaraz się przełączę, parkowania.
Oczywiście te linie i to wspomaganie parkowania tyłem jest tutaj zrobione tak jak w każdym droższym samochodzie, czyli widzimy, że jest pełna reakcja na to. Kamera ma naprawdę bardzo wysoką rozdzielczość, co jest też fajne, bo widzimy dokładnie elementy. Poza tym w momencie, kiedy zaczynamy proces parkowania, mamy oczywiście milion informacji o tym, jak daleko jesteśmy od otoczenia. I jak też dzisiaj testowaliśmy, samochód praktycznie nie pozwoli nam w coś wjechać, bo jeżeli mamy odpowiedni system włączony, to przy parkowaniu tyłem on również zahamuje w momencie, kiedy będziemy za blisko danego przedmiotu, czy też innego samochodu. O systemie w BMW można by gadać bardzo długo, dlatego powiem Wam jeszcze o dwóch ciekawych rzeczach. Pierwsza rzecz to jest powiadomienia. To są wszystkie informacje, jakie samochód do nas wysyła, połączenia telefoniczne, jakie wykonywaliśmy, czy też jakie przegapiliśmy. No i te informacje serwisowe bardzo przydatne, bo wszystko jest w jednym dostępnym miejscu, także nie musimy przeklikiwać się przez kolejne menu, żeby do nich dotrzeć. Jeszcze jeden element BMW to jest ten system, czy też usługa Connected Drive. Mamy tutaj BMW Assistance, mamy tutaj usługę konsjerża. Mamy też system, który w przypadku wypadku zgłosi to odpowiednim służbom, jeżeli nie ma z nami kontaktu. Tutaj mamy telefon z guziczkiem SOS, czyli w przypadku jakiegoś incydentu na drodze możemy wezwać pomoc. Jeśli natomiast pewnie sami nie zadzwonimy, a jakby serwis, czy też osoba monitorująca widzi, że coś się stało, no to wtedy za nas wezwie pomoc. No jest oczywiście też, jakby nie było, internet i aplikacje mobilne, czy też można powiedzieć samochodowe. Tutaj mamy sklep z aplikacjami BMW. Oczywiście nie jest to sklep Google'a, ale są to aplikacje dostosowane do naszego samochodu. No i też mamy internet. Tutaj w tej chwili rozłączył nam się internet, natomiast no, mamy też przeglądarkę internetową. No dobrze, czas podsumować nasze przejażdżki z BMW. Trudno jest pokazać wszystkie rzeczy, które ten samochód potrafi i w które jest wyposażony. Ja siedzę teraz na miejscu dla prezesa i myślę, że to jest najlepsze miejsce w tym samochodzie, poza tym za kierownicą. Dlatego, bo ten samochód jest limuzyną i on został stworzony do wygodnego przewożenia ludzi. Nie pokazywaliśmy Wam wszystkiego, bo trudno jest pokazać na przykład system, który wspomaga nas w jeździe w zakrętach, system, który przyhamowuje przed przeszkodami, czy system, który prowadzi auto za poprzedzającym samochodem. Natomiast konkludując, no, jest to na pewno jeden z najbardziej luksusowych samochodów, w jakim kiedykolwiek w życiu siedziałem. Nie miałem do czynienia wprawdzie z jakimiś Ferrari, Porsche i tak dalej, ale mówię o tej klasie właśnie limuzyn. Zdecydowanie ten komfort czuć. Prowadzi się samochód świetnie. Wyposażenie jest... Właściwie nie wiem, czy tutaj może czegokolwiek brakować w tym samochodzie. Może nie zauważyłem lodówki na napoje, no ale to już gabaryty tutaj nas ograniczają. Duże pytanie jest, czy ten samochód naprawdę jest wart 750 tysięcy złotych. Ja rozumiem, że technologie i niektóre zastosowane rzeczy tutaj po prostu są bardzo drogie. Natomiast 750 tysięcy złotych to jest taka cena, w której kupilibyśmy dwa naprawdę, naprawdę dobre i również ekskluzywne samochody. Więc to pytanie pozostaje otwarte. Ja na nie nie jestem sobie w stanie odpowiedzieć, dlatego gdyż ja w tym samochodzie czuję się jakby człowiek biedny, który nagle przenosi się do innego świata. Takimi samochodami na co dzień jeszcze nie jeżdżę. Cześć, Grzegorz Marczak, Antyweb. Jak widzicie, jesteśmy w super luksusowej limuzynie, czyli BMW 750 i V8 Twin Turbo. Tak jak wspomniałem, samochód to limuzyna. Wprawdzie taka, która ma 440 koni, ale...